Ozdoby wielkanocne. Czy chciałbyś razem z nami przygotować radosne, kolorowe wielkanocne ozdoby? Zobacz, jakie propozycje ma dla Ciebie Jaś. Oto wkładka z 12 numeru Jasia. Są na niej różne elementy, które wykorzystamy do zrobienia naszych ozdób. Rozpoczynamy od wycięcia kolejnych elementów. Teraz wycinamy kurkę. Możecie również poprosić kogoś dorosłego, na przykład mamę lub tatę, o wycięcie pisanki ze środka kurki. Ponieważ w jasiowej wkładce jest do wycięcia tylko jedna taka kurka, to jeśli chcecie zrobić ich więcej, obrysujcie na kartonie wyciętą wcześniej kurkę, potem ją wytniecie i pomalujecie farbkami. Kolorowanie kurki rozpoczynamy od malowania pisakiem oczu. Teraz malujemy kurkę farbkami. Pomalowana kurka musi wyschnąć. Pisakiem zaznaczymy jeszcze oczy i dziobek. Gdy mamy już wycięte elementy z wkładki, robimy zawieszki z kolorowej nitki. Każdą nitkę składamy na pół i końce zawiązujemy. Zobaczcie, w ten sposób powstaje pętelka. A teraz przygotowujemy kolejne ozdoby. Białą część smarujemy klejem, wkładamy w środek kawałek złożonej nitki i sklejamy pisankę. To samo robimy z pozostałymi ozdobami. Thank you.
Zobaczcie teraz, jak powstają kurki. Chcąc przygotować kurkę z ozdobną pisanką w środku, najpierw smarujemy klejem pisankę i przed sklejeniem wkładamy w jej środek kawałek nitki. Dopiero teraz smarujemy klejem kurkę i tuż przed sklejeniem dokładamy w środek pisankę. I kurka jest gotowa. Pozostała do sklejenia jeszcze tylko kurka pomalowana przez nas. Po sklejeniu kurki nożyczkami poobcinajmy nierówne brzegi. Proponujemy także przygotowanie ozdób z wykorzystaniem elementów z drugiej połowy jasiowej wkładki. Potrzebne będą również kolorowy papier, klej, nożyczki, taśma klejąca, kolorowa nitka oraz wydmuszki, wcześniej przygotowane przez kogoś dorosłego. Niektóre wydmuszki mogą być już pomalowane kolorową farbką. Najpierw przygotowujemy głowę kurki. Doklejamy do niej brakujące elementy. Teraz przygotowujemy zawieszkę. Do wydmuszki z dwóch stron przyklejamy taśmą klejącą kolorową nitkę. Do wydmuszki doklejamy przygotowaną wcześniej głowę. A także ogon kurki. Kurka jest już prawie gotowa. Jeszcze tylko dokleimy nóżki i skrzydełka. W wyciętym pasku odginamy wszystkie ząbki. Następnie smarujemy klejem zakreskowane pole i sklejamy tak, aby powstał walec. Zobaczcie teraz, jak zrobić zawieszkę w wydmuszce. Najpierw dzielimy zapałkę na dwie części. Nitkę składamy na pół, związujemy jej końce i mocujemy na niej zapałkę. Pozostało włożenie zapałki w otwór w wydmuszce. A teraz przygotujemy wydmuszkę wyklejaną kolorową plasteliną. Na początku z kilku kolorowych papierów odcinamy wąskie paski.
każdy pasek sklejamy tak, aby powstało kółko. Następnie ozdabiamy wydmuszkę plasteliną. Pamiętajmy, że wydmuszka jest delikatna, więc plastelinę trzeba doklejać bardzo ostrożnie. Z żółtej plasteliny, rozmiękczonej palcami, powstaną kurczaczki. Z czarnej plasteliny będzie oczko, a z czerwonej dziobek. Teraz dokleimy wałeczki z różnokolorowej plasteliny. Na koniec ozdobimy pisankę wcześniej przygotowanymi kółkami z kolorowego papieru. I wydmuszka jest gotowa. Tak przygotowane ozdoby wielkanocne możemy zawiesić na przykład na gałązkach. Zobaczcie, wyglądają tak kolorowo i radośnie.